Niebywałe tej. Zaatakował go. Zaatakował Chuckiego. Chuckiego najpierw weź go na ręce. On go zaatakuje znowu. Ale panika. Kurwa, co za grozna. Barbowa dobra, weź go, puść. Co się stało? No, zaatakował psa. To jest twój? To jest twój ptak? Ze stadionu. Twój ptak? Co? Twój ptak? Twój ptak? Nie, to nie jest mój ptak. No prawie żeśmy go skasowali, bo zaatakował psa. Ja widzę, że jest oswojony, bo ma dzwonki, tak? Ale to trzeba trochę na tym panować, nie? Bo mógł dziecku na głowę skoczyć. Co? Przepraszam, że nam uciekł ze stadionu, bo w środku byliśmy i nam po prostu uciekł. To ładny koleś z niego, ostry. No, nie zrobił krzywdy psu? No piszą, pies ostro piszą, ładnie go przeatakował, nie? Przepraszam, tak. No czekaj, mu się pan za ramię go trzymał. No, bo mały włos bym mu głowę zgniótł, nie? Poważnie. No dobra, dobrze, że to się skończyło. Tak, nie stało? Nic się nie ja stało. Ja sam czapię. Ja sam na emocje, nie będziemy go pilnować bardziej. Ale, aha, Boże drogi. Ale historia tej, no nie spodziewałam się. Ja mówię, trzymam go, bo inaczej poleci znowu, nie? Nic mu nie zrobił, na pewno. Bił mu się pazurami. Trochę, no. Bo na pewno, może myślał, że to jakiś... No, na pewno! Myślał, że to zając, czy coś. A Chucky ze strachu się... Wiecie, bo jego trzymał. Można z nim zrobić zdjęcie, tak? Wiecie, bo jego trzymał. Na pamiątkę zdjęcie. Jasne. Ale to by mi na głowę nie przyszło, że... Ja też, ja patrzę, co się dzieje. Jak on tak szybko nadleciał, że ja po prostu... Ja w ogóle tego nie zauważyłem. Takim ptaszkiem zagonił i... Jaki ale on w ogóle nie leciał wysoko, tylko tak nad ziemią, bach! Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, no, a patrzcie, co się dzieje. Pewnie go za litery złapał.